W tym roku już mamy 335. No to jest aktualne sprawozdanie. 335. Bo w ogóle tak szczerze, ja nie wiedziałam, jak ja mam zrobić to sprawozdanie. Dlatego, że ja zawsze robię sprawozdania na koniec roku, z końcem roku szkolnego w czerwcu. A tu teraz mamy grudzień. Już pewnie dzieci nie ma, bo odeszły trzecie gimnazjalne, odeszły cały czas jest klinicz demograficzny. Ja to sprawozdanie zrobiłam na dzień chyba 20 listopada. Tak, tak jak dostaliśmy pismo od komisji. Tak jak jest aktualnie. To ile jest obecnie dzieci w szkole? Tak jak napisano. Z gimnazjum razem, tak? Tak, tak. Zatwierdzając projekt organizacyjny szkoły, było 404, a teraz się już zrobiło 335. Nie rozumiem. Po gimnazjum odeszło, tak? Ale to jest projekt na rok szkolny 2015-16, pani Dorota. To był projekt. Tak? To 70 dzieci było? No nie rozumiem. Nie, dużo było. W zeszłym roku było wiele więcej. Było dużo. Dużo dzieci wyjechało. Całkiem z rodzicami. Trzecie klasy gimnazjum odeszły. Niektóre dzieci chodziły tu do zerówki, gdzie indziej chodzą, mówiliśmy, był u dziadków wychowywany, a poszły do rodziców mieszkać. To się pozmieniało. Znaczy dzieci sami odeszły, nie wygoniliście ich ze szkoły. Nie, też oni nie. Jestem na dużo na pewno jest w Anglii, za granicą. Na przykład część dzieci wie, czy do standardu jeździ do gimnazjum. Tak, też. Bo przecież to nie jest przymus jakiś, że dziecko musi pochodzić do gimnazjum. Nie, nie, no mnie tylko zastanowiło, mówię, to 70 dzieci nie jest objętych opieką. Powiem tak, nie, nie, tu duża liczba to są też wychowankowie, którzy w projekcie byli ujęci w grupie przygotowania przedszkolnego, którzy są zameldowani na naszym terenie. Oni w projekcie musieli być ujęci. Natomiast nie są zapisani, bo do nas nie chodzą. To jest bardzo duża grupa wychowanków, która co roku się pojawia, bo po prostu dzieci to są zameldowane. Dzieci było 404 w projekcie. Ale finalnie jest 365. No i to wszystko. Znaczy się w szkole. Czyli są zameldowani u nas, ale trzeba było je ująć do tego projektu. No w momencie, kiedy robię projekt, ja muszę się opierać na statystyce, którą otrzymuję tutaj z Urzędu Miasta i Gminy, te osoby, które są zameldowane, bo one podlegają obowiązkowi szkolnemu. Tak naprawdę później, gdzie obowiązek realizują, no to okazuje się dopiero we wrześniu, że się zgłaszają, bądź nie, tak? I do końca września my kontrolujemy, czy dane lico podjęło, tak, obowiązek szkolny poza naszym terenem, bo w nas się nie zgłasza. No jeszcze mam takie pytanie odnośnie gabinetu stomatologicznego. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, to pomieszczenie, które było gabinetem stomatologicznym, jest dzisiaj jakby puste, wolne, tak? Tak, my na dzień dzisiejszy sporadycznie korzystamy z tego pomieszczenia. Tam jest stawione po prostu, stawiona jest ławka. Meble, wszystko to, co było, pozostało, tak? Tam nie jest nic poza tym fotelem, który został przekazany i zabrany od nas. Ale proszę powiedzieć, dlaczego został zabrany i przekazany, bo z tego, co państwo mówiliście chyba na poprzednich komisjach do Radowa Małego, tak? Pani radna, powiem szczerze, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie byłam dyrektorem wówczas, bo w momencie, kiedy był pan dyrektorem, pan Krzysztof Czubkowski, Fundacja NC Kwadrat była właścicielem tego, to było przekazane tylko do naszej dyspozycji i u nas było. Jak doszło do tego, że fundacja porozumiewała się z Radowem? Ona była właścicielem. Tak? Nie. Ja nie potrafię. Nie było sponsoringu. Była właśnie sam sprzęt do gabinetu stomatologicznego. Nie wiem, w którym to roku było, już nie pamiętam. Dawno. W samej kadencji. Wtedy my przygotowywaliśmy jakby przyłącza tam te wszystkie, samo było wyposażenie, sam jakby miejsce, natomiast fundacja ze swoich środków zakupiła to wyposażenie. Fundacja NC Kwadra. I w czasie, gdy ja byłam burmistrzem, to w budżecie zabezpieczaliśmy 7 000 zł rocznie na to, żeby stomatolog miał pieniądze na zakup
wypełnień, no, tego materiału, który jest nam potrzebny. I z tego, co pamiętam, no to następne rady nie wyrażały na to zgody na przekazywanie takich pieniędzy i dlatego też stomatolog nie prowadził tam no, tych swojej pracy w szkole. Chyba no, wynika z tego, że ktoś inny się zgłosił, że jest chętny na zakup tych urządzeń, czy tam przekazania i fundacja tu stało niewykorzystane, to przekazane. Tak, no, ale trzeba by było spytać pani Marii Czerepaniak-Walczak, bo ona jest prezesem fundacji. Dlaczego się tak stało i czy w tej chwili jest możliwość jakaś, co prawda mówi się o tym, że mają wrócić gabinety stomatologiczne i lekarskie, nawet do szkół. Na pewno byłoby to rozwiązaniem, choć dzisiaj, kiedy, tak jak tu pani mówią o tym, że dziecko nie może być przebadane, nie można mu sprawdzić głowy, to nie wiem, czy będzie mogło pójść do dentysty bez rodzica, bo tak to było jednak w czasie lekcji na chwilę kolejno. Pani zresztą, Maria zawsze prowadzała te dzieci też tam do pani, która Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie informacji? Chcemy przywrócenia gabinetu stomatologicznego dla szkoły. I sobie czuję, że nam wróci. No właśnie. Także trzeba poczekać cierpliwie. PiS to przywróci, burmistrz zapłaci, będzie ważne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie widzę chęci do zabrania głosu. Poproszę. Przechodzimy do punktu 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Mińsku oraz nadania jej imienia oraz statutu. Proszę bardzo, pan burmistrz. Przepraszam, pani Maria, jak pani potrzebuje wyjść, to dziękuję. Proszę bardzo, pani burmistrz. Myślę, że sytuacja jest na tyle już dojrzała, że jesteśmy, no wręcz bym powiedział, zmuszeni do tego, żeby tą fikcję, która nazywa się Centrum Oświatowo Kulturalne, no nazwijmy to delikatnie, zreformować. Zresztą właściwie to jest nawet nasz obowiązek, ponieważ już dwukrotne kontrole regionalnej izby obrachunkowej zarzucały nam jakby nielegalność takiego rozwiązania. Nie tylko. Więc musimy to wreszcie zrobić. Więc idąc za jakby wnioskiem, zaleceniem regionalnej izby obrachunkowej, ale i też za drogą rozsądkiem przystępujemy do reorganizacji tego sporu. Bo konieczność też polega na tym, że jeśli będziemy mieli wreszcie osobną placówkę kultury, to ta placówka kultury będzie mogła pozyskiwać środki zewnętrzne, środki, które są akurat dla takich placówek tanie, bo często nie wymagające wkładu finansowego, a jeśli już, to niewielki taki wkład finansowy, co miejmy nadzieję właśnie spowoduje, że ta oferta ośrodka kultury będzie o wiele bardziej atrakcyjna dla naszych mieszkańców. Poproszę o szczegóły pana Michała, którym radny prosił paragraf pierwszy, ustęp drugi. Pan się wpadł w błąd w ICR, bo nie czekał oczywiście w skrócie. A jeżeli macie państwo pytania, to słucham, bo chyba wyjaśnienia burmistrza były wystarczające. Powołanie tej samorządowej instytucji kultury właśnie będzie się wiązało głównie z pozyskiwaniem też funduszy, no i oczywiście z lepszym dostępem do kultury dla mieszkańców naszych gmin. Proszę bardzo, pan radny Dec. Ja mam zastrzeżenia dotyczące, które instytucje wchodzą w skład centrum. Kino Morena nie ma takiej instytucji, to rozumiem, że należałoby powołać? Nie ma takiej instytucji. My tworzymy jedną instytucję główną, czyli Miejskie Centrum Kultury, w skład którego będą wchodziły Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury,
Pina Morena oraz nie asekurujemy ma. Tutaj, funkcjonuje de facto. Tworzymy to jako składnie i z niego zrezygnujemy. Jako, że chcemy wniosek, znaczy wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego, żeby wyświetlać tworzymy to jako składnie Miejskiego Centrum Kultury. Uszczególniamy, jakie obiekty wchodzą w skład. Czyli nie jednostki, tylko obiekty. Nie, obiekty, tak. Proszę bardzo, pani radna Krawczyk. Ja bym chciała zapytać pana burmistrza dotyczące drugiego punktu na stronie, radna, na stronie drugiej. Statut czy uchwała? Statut. Projekt. Tak. Że Miejskie Centrum Kultury współpracuje tylko z Zamkiem Książąt Pomorskich, Szczecinie i Książnicą Pomorską, a z Książnicą Starkarską. Już pani wytłumaczę, wszędzie jest tak praktykowane w statutach instytucji kultury, domy kultury, biblioteki publiczne, że wyszczególnia się jedynie instytucje wojewódzkie. Bo wiem, że biblioteka współpracuje, nasza biblioteka współpracuje z Książnicą Starkarską, dlatego pytam. Zamek Książąt Pomorskich jest takim jakby wojewódzkim domem kultury. I w każdym projektach statutów, czy w statutach zawarte są wojewódzkie instytucje kultury, jak biblioteki wojewódzkie, czy ośrodki kultury, ale jest ten zapis i innymi jednostkami, organizacjami działającymi na rzecz kultury, turystyki, sportu, rekreacji. Czyli nie wyklucza to współpracy ze Stargardem, czy z biblioteką w Kocinlu, czy z domem kultury w Drawsku Pomorskim. Tak, a jaką bazę lokalową jeszcze przewidujecie oprócz tego? Bo tu jest tych celów i zadań jest dużo. I czy kino, Morena i tam jeszcze część może szkoły tylko, nie wiem ile będzie przeznaczonych pomieszczeń. Jaką przewiduje się bazę lokalową na prowadzenie działalności? Na dzień dzisiejszy musimy się posiłkować tym, co mamy, bo no, nie wybudujemy nowego obiektu. No, kiedyś był budynek przy ulicy Bohaterów Warszawy, który był idealny. Tam było bodajże na parterze chyba. Tak. Cały parter pod dom kultury. No niestety sam są to już mieszkania prywatne, nie mamy na to wpływu. Na razie jeszcze będziemy posiłkować kinem, pomieszczeniami w szkole, biblioteka także zostaje w budynku szkoły, no bo no nie mamy też innego budynku, na który byśmy mogli dzisiaj przystosować. Ale chciałbym, jeżeli ta instytucja już powstanie, jako że biblioteka publiczną powstanie z ciepłami, jest program, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, gdzie są bardzo dobre warunki właśnie dofinansowania i chcielibyśmy wystąpić o dofinansowanie i zmodernizować bibliotekę w środku. Po prostu to znaczy, że bibliotekę tak, i czytelnia też będzie w tym samym. Tak. Proszę bardzo, pan burmistrz chciał dodać jeszcze. To co robimy, poniekąd już dzisiaj, tak? To jest pierwszy krok. Tak jak powiedział zastępca, nie mamy takich środków, żebyśmy mogli nie wiadomo od razu ile zainwestować i rozbudować placówkę kultury do nie wiadomo jakich rozmiarów, bo po drugie nie wiem, czy jest akurat sens, żeby to robić, bo to niesie z sobą oczywiście określone koszty. Natomiast chodzi też o to, że jeśli będziemy mieli utworzoną tą instytucję kultury, to tak jak powiedział przed chwileczką Michał, będziemy mieli możliwość korzystania z różnych projektów, funduszy, etc. Przede wszystkim ministerialne, bo one są najlepsze dla instytucji kultury. Ale też chciałem powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili w trakcie rozstrzygania przetargu na projekt zagospodarowania rzeku jeziora od, nazwijmy to Pani Gaszyńskiej, tak? Od Mostnego Nieszczęsnego do plaży. I jednym z elementów tego postępowania przetargowego jest modernizacja obiektu, który nazwano potocznie hangarem, który w przyszłości, mam nadzieję, jak najszybszej, będzie pełnił funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej, ale również będzie pełnił funkcję ośrodka kultury. Pewne pomieszczenia, bo jeśli na przykład zrobimy w tej pomieszczeniu, dajmy na to, nie wiem, salę konferencyjną, to chodzi o to, żebyśmy tworzyli obiekty wielofunkcyjne, bo my nie zbudujemy nagle nowego domu kultury, bo mamy placówkę kultury. Musimy
bazować przede wszystkim na to, co jest, a chcemy też modernizować to, co jest, żeby spełniało to jakby więcej funkcji, żeby było bardziej uniwersalne, no bo musimy cały czas myśleć o tym, że stworzenie każdej nowej infrastruktury kosztuje potem utrzymanie tej infrastruktury, etc. Nie będę już tego dalej wyjaśniał. W każdym razie powtórzę raz jeszcze. Dzisiaj wykonujemy pierwszy krok, a potem będziemy chcieli jakby wzbogacać, modernizować. Zobaczymy, jak to się kończy, co się podoba. Dziękuję. Jeszcze Pani Radna. Ja mam takie pytanie, ponieważ tak, w paragrafie drugim pisze, IFCH działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Natomiast w statucie, w paragrafie piątym, punkt pierwszy, siedziba IFCH mieści się w Mińsku przy ulicy Przybrzeżnej 11, a terenem działania jest gmina Mińska. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju. Czy ten zapis w uchwale nie powinien brzmieć, że Mińskie Centrum działa na terenie gminy Mińsko, a w statucie jest wtedy dopiero rozpisane, że w ramach współpracy działa z innymi podmiotami na terenie całej Polski? Bo czy faktycznie będzie działanie Mińskiego Centrum na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami? To jest moja jakby taka wątpliwość. I jeszcze sprawa odnośnie samej działalności, którą tu Państwo zapisujecie. Ja się Panie Burmistrzu bardzo cieszę, że Państwo się zdecydowaliście na podjęcie tego działania i Pana słowa, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, tutaj akurat się nie sprawdził, że Pani od 1 lipca powstanie. No nie wiem, czy bez pośpiechu, bo wtedy, kiedy ja mówiłam, to Pan mówił na koniec roku 2017, że cały rok macie Państwo na to. Nie chcę być tu. Natomiast uważam, że pomieszczenia, którymi dzisiaj dysponujemy na Mińskie Centrum Kultury są wystarczające i właściwie działalność Mińskiego Centrum Kultury wcale nie będzie zależała od tego, ile będzie dodatkowych pomieszczeń, tylko od ludzi, i przedsiębiorczości i tego, co będą chcieli robić. Dlatego też Panie Burmistrzu, wybierając dyrektora, proszę zrobić to, żeby to był człowiek z bardzo otwartą głową, taki, który widzi jeszcze inne rzeczy, a nie tylko taką zaściankowość, bo naprawdę zaczynamy, żebyśmy nie byli takim zaściankiem. Zawsze Mińsko było ważne na mapie kulturalnej i żeby to w dalszym ciągu, a przede wszystkim się rozwijało. I bardzo mnie cieszy cele, które Państwo tu założyliście odnośnie i organizacji imprez i koncertów i teatru i wszystkiego innego, co może się odbywać. Sala kulturowa, która jest salą jednocześnie widowiskową, na pewno ku temu służy. Dlatego też ja życzę na pewno instytucji kultury dużo dobrego, ale mam pytanie jeszcze odnośnie samej biblioteki. Czy pomieszczenia, które dzisiaj są biblioteki publiczno-szkolnej, będą tylko pomieszczeniami biblioteki publicznej, czy też będą dalej publiczno-szkolnej? Jak to będzie, proszę powiedzieć? Może po kolei. Najpierw do tego zapisu, który ma Pani wątpliwość, czy on jest słuszny. Ja nie wiem, mi się wydaje, że to nie zamykamy sobie możliwości, ale otwieramy sobie możliwości wszelkie, tak? Nie sądzę, żeby to był jakiś kłopot, ale dla świętego spokoju ja jeszcze ten problem, że tak powiem, rozważam. No, ja nie mówię, że tak, ale nie, tylko że... Pani się to do strony merytorycznej, bo składając wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie projektora, tam było objęte, że ten projekt cyfrowy miałby być mobilny i do tego zakupilibyśmy także ekran przenośny. Taki, który można gdzieś na zewnątrz, byśmy mogli wakacje sobie robić kinoplenerowe dla mieszkańców, dla turystów. Moglibyśmy też jeździć na przykład do Węgorzyna z tym projektorem, do Pocibla, gdzie
dostępnie rozmawiamy, nie możecie tam uruchomić. Są programy różnego rodzaju numerania, gdzie też można za granicę gdzieś jakiś projekt realizować. No, nie zamykamy sobie furtki. Wiadomo, no, głównym terenem działalności jest gmina Nisko, ale możemy gdzieś poza granicę. No, wiadomo, że poza granicę kraju może tak często zdarza się wejść, ale poza granicę gminy czy powiatu, bo i zawsze będziemy mogli współpracować z innymi. Nie, ja nie zarzucam burmistrzu, że to jest źle, tylko że pytam, czy jeżeli tu jest zapisane w statucie, żeby no, nikt tam nie uchylił tego. Może sprawdźmy to, czy faktycznie ja nie mam tu statutu. Nie, ja mówię, jest poprawnie, tak. Jest to na pewno poprawnie, bo też sprawdzałem statuty innych jednostek tego typu i wszędzie są takie zapisy, także myślę, że... Proszę bardzo, pan przewodniczący, z czym ja myślę, że ten zapis jednak jest odpowiedni, bo tu, gdy pojawi się kwestia współorganizowania jakiejś imprezy z sąsiednią gminą, a na przykład gmina współpracuje z gminami z zagranicy, to wtedy będziemy mieli problem. A tak mamy w statucie i być może Centrum Kultury będzie z gminą z Niemiec coś współorganizowała, tak? Nawet na pewno i wtedy nie będziemy mieli żadnych też. Proszę bardzo, pan burmistrz. Zostawić pytanie jeszcze, bo tam pojawiła się kwestia chociażby wyboru dyrektora, bo sugestia słuszna, tylko że burmistrz nie ma bezpośredniego wpływu na to, kto będzie dyrektorem, bo nie wiem, skąd to przypominam. A jak będzie konkurs, to dlaczego nie ma? Proszę? W specyfikacji przetargowej, czy konkursowej ma możliwość. Tak się nie robi, ale znaczy się, no, nie można wpisać w specyfikacji konkursowej, że człowiek musi być kreatywny, bardzo sprawny. No, czy gdzieś pracował, czy robił projekty. Ale nie było to doświadczenie zawodowe. Tak, ale to przede wszystkim wykształcenie też w kierunku kultury, czy pan ma. Są odrębne przepisy, które są odrębne, to tak się tak. Jest rozporządzenie Ministerstwa Kultury, które to reguluje te konkursy, tak, żeby się nie kierować przez czasami. Proszę bardzo. Ja tylko skończę, bo jeszcze nie wszystko powiedziałem. Co do lokalu, no to ja tu się zgadzam z tą sugestią, dlatego też wcale nie planujemy budowy, nie wiadomo czego. Natomiast jeśli przy okazji uda nam się zmodernizować hangar, to myślę, że dobrze, bo to będzie służyło, tak jak powiedziałem, nie tylko jednemu celowi, ale wielu różnym celom i myślę, że to, jeśli się uda, to będzie na pewno wartością dodaną. I wreszcie sprawa ostatnia, sprawa lokalizacji biblioteki. Na ten moment powiem tak, jesteśmy po rozmowach, rozmawialiśmy z panią dyrektorem na ten temat, zastanawiamy się jeszcze. Nie potrafię w chwili obecnej odpowiedzieć na to pytanie. Zupełnie już tak uczciwie, natomiast zastanawiamy się, sprawdzamy możliwości lokalowe. Na pewno będziemy dążyli do rozwiązania, które pozwoli nam te dwie placówki rozdzielić fizycznie. Bo to też ze względu na to, że to jest majątek jakiś, prawda? Ktoś ten majątek, komuś ten majątek powierzamy. I ktoś jest na ten majątek potem odpowiedzialny, prawda? Więc na pewno będziemy szukali rozwiązania, żeby te dwie placówki biblioteczne to rozdzielić. Dziękuję. Dziękuję pan radny Decy. Jeszcze proszę państwa. A czy to będzie jednostka budżetowa oddzielna? Biblioteka czy nic? Budżetowa. Budżetowa. No. Oddzielna. Niskie centrum kultury jest. Proszę bardzo, panie radny. Ja jeszcze mam tutaj pewne wątpliwości do. Tutaj jest punkt 5, rozdział 2. Punkt 5. W projekcie czy. W statucie. Znaczy martwi mnie to, ponieważ do zadań centrum w zakresie turystyki i sportu to coś jest nie to. Bo albo kulturą się zajmuje ośrodek kultury, albo sportem. Sport jest inna dziedzina, inne ministerstwo. Ktoś tutaj... Bo nigdy tego nie było. Bo owszem, ja mam, jeśli na uwadze są organizacja festynów i tak dalej. To są imprezy jednorazowe, a nie stałe, bo to wynika ze statutu, wtedy należałoby się stale tym zajmować. Poza tym może być spokojnie ten punkt informacyjny, ale czy aż tak daleko, żeby koordynować prace związane z rozwojem turystyki, to nie ta dziedzina. Nie wiem, jak się pan radny wczytał dokładnie w te podpunkty, których jest tutaj 11, to mamy tutaj na przykład podpunkt 10, współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w zakresie organizacji wspólnych imprez. Organizacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego, ale to wszystko ma być na poziomie współpracy pomiędzy klubem Gmina Nisko, czy Taiki Yoku, Shotokan, jak to się tam nazywa.
dla klubów na radę ze stowarzyszeniami innymi tak. To jest też dużo ukierunkowanie pod turystykę. Czyli mamy upowszechnianie, rozwój wiedzy dotyczących środowiska przyrodniczego, kulturowego gminy. Działań aktywizujących rozwój turystyki. To jest, i tak to jest to, czym się de facto dzisiaj kino zajmuje. Mamy punkt informacji turystycznej, tam panie też drukują w ramach jakichś tam własnych możliwości różne foldery, jakieś tam ścieżki, które kiedyś były wyznaczone. Także myślę, że tutaj Ale nadzór nad ścieżkami, na przykład, to dla mnie to jest... Przyłączyć. Jako punkt informacyjny, gdzie co jest, owszem, ale nadzorować to nie ta instytucja. No dobra, ale gdzie w Ińsku tą turystykę, sport, rekreację i tak dalej, gdzie to przecież... Sport jest klub sportowy, jeśli chodzi o sport. No, to nie rozumiemy, informacja turystyczna to jest zupełnie co innego niż organizacja życia tego rodzaju. Turystyka, rekreacja. Ja myślę, proszę Państwa, że te zapisy w tym statucie, to one oznaczają możliwość pracy w tym zakresie, natomiast nie oznaczają obowiązku. Tak? Jeżeli my tam zapiszemy... To będzie już obowiązek. To już będzie obowiązek. Szerszy zakres tych działalności to... Ale to będzie obowiązek. Większe możliwości. To na pewno nie są obowiązek, panie burmistrzu. To są rzeczy, które się muszą odbywać. Nie możemy zamykać ulic, bo są różne programy z różnych ministerstw. Nie tylko z Ministerstwa Kultury dostarczy opinii. Niech dyrektor przyszły tego Ińskiego Centrum Kultury spróbuje do Ministerstwa Sportu też uderzyć. Bo tam też są ładne pieniądze. Na różnego rodzaju rzeczy. Na szlaki turystyczne też. To jest, panie Rodzie, tak jak z firmami, które robią PKD na początku swojej działalności, czyli REGON, i wpisują wszystko, co leci. Żeby zrobić nowości, nie zamykać drogi, żeby potem nie trzeba było tego statutu znowu poprawiać, zmieniać. Dobrze, czy pan dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja tylko chciałam jedną rzecz, że do zadań własnych gminy należy również rozwój sportu i turystyki. Tak. I dzisiaj ja akurat się zgadzam, że powinno być to w jednym miejscu, tak? I powinien ktoś tym zarządzać, bo jeżeli tego nie będzie była akurat taka instytucja, to sam urzędnik w urzędzie właściwie w tym temacie niewiele zrobi. Tu ma też właśnie współpracę pomiędzy urzędem a instytucją kultury, szeroko-pojętą instytucją kultury. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? W tej sprawie pan burmistrz. Jeszcze ja, bo nikt tutaj nie poruszył tematu, który jest w uchwale podany, a mianowicie nadania ewentualnego imienia tej instytucji. Ale to jest następna uchwała. Nie, to jest Centrum Kultury. Może dać i nie musi. Ja bardzo może powiem, że być może to jest dobrze, bo najpierw tą placówkę stwórzmy, niech ona popracuje i jak się zasłuży, wtedy nadamy jej imię. No już się tego jak się zasłuży, bo może się zasłuży bardziej dla turystyki, może bardziej dla kina, może bardziej dla agencji. Wtedy wybierzemy adekwatne, że tak unijnie, więc cieszę się, że akurat nikt tego tematu nie podejmuje i myślę, że tak powinno na sesji będzie. Tutaj wtedy to należy wykreślić. Tak, wtedy się na sesji. No tutaj wydane specjalnie, być może Państwo chcieliby tak właśnie, ale nie do czasu. Ja się akurat tego cieszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poproszę obie komisje o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ińskie Centrum Kultury w Ińsku. Proszę, kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do następnego punktu zaopiniowania projektu. Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Ińsku pod nazwą Centrum Oświatowo-Kulturalne w Ińsku. Proszę bardzo. Proszę pana Michała o przedstawienie tej uchwały. Szanowni Państwo Radni, ta uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały, którą Państwo zaopiniowaliście. No jak już pan burmistrz wspominał, kwestionowane przez RIO było to Centrum Oświatowo-Kulturalne. Ale ja nawet miałem ostatnią rozmowę z pracownicą Ministerstwa Kultury.
No i dlatego też zmieniamy tę nazwę, bo to się nie wszystko bawi. I zmieniając nazwę szkoły, mamy oczywiście od razu zmianę aktu założycielskiego i później występujemy do pani dyrektor, do Rady Pedagogicznej o zmianę statutu. Już Rada Pedagogiczna wykreśla ze statutu tą działalność kulturalną, która jest tam de facto bez statutu. My wtedy statutu nie przyjmujemy? Nie, statut zespołu szkół tylko i wyłącznie podejmuje Rada Pedagogiczna. My jako urząd możemy wystąpić do Rady Pedagogicznej o zmianę statutu, ewentualnie z propozycją. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja się zastanawiam, jak długo będzie funkcjonowała nazwa Zespół Szkół w Gnieźnie. Mając zapowiedzi z Warszawy, to za chwilę będzie szkoła podstawowa w Gnieźnie. Opieramy się na obecnym porządku prawnym, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, jak zlikwidują gimnazja, no to... No cóż, no podejmiemy uchwałę na szkołę podstawową w Gnieźnie. Musimy działać tak, jak dalej w tej chwili funkcjonuje porządek. Ale jak było odrzeczenie, to nie wygaszane, to... Nie. Takie informacje na temat tego właśnie, że na chwilę obecną nie są poprawione żadne prace przez rząd, które związane z wygaszaniem nawet gimnazji. Ale oni na to potrzebują dwa dni. To i inna rzecz. Tak, nie wiem. Tak, na tą chwilę porządek prawny jest taki, jaki jest, tak musimy się odbyć. Dziękuję bardzo. Sprawa jest jasna. Kto z Państwa radnych, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie... Które komisje? Obie komisje. Zmiany nazwy Zespołu Szkół Wińsku pod nazwą Centrum Oświatowo-Kulturalne Wińsku. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Ale coś tam, ta nazwa taka... Zwykła, neutralna, nie cudujmy. Zespół Szkół, koniec sprawy. Wszędzie, to właśnie. Zespół Szkół. Głosowania stwierdzam, że obie komisje pozytywnie doszły. Zespół Szkół, ale nie Centrum. Przechodzimy do punktu C. Zopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wińsku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wińsko dla terenu półwysep Ciemi, Pędzierzy Wistola, to teren wieku rezydencji Ciemi. Proszę bardzo. Ja oczywiście poproszę pana Jucha, który tą uchwałę, pana Jucha, przepraszam, który tą uchwałę przygotowywał. Myślę, że to jest uchwała, która nie powinna być na tej emocji, ale bardzo proszę. Na wniosek spółki półwysep Wisola Ramińska w Mińsku 1 sierpnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsko dla półwyspu Ziemi, Pędzierzy Wisola, obrębie Ziemi Ziemi. Po blisko 3 latach pracy nad tym planem 30 kwietnia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie gminy Komisji Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania projektu planu. Komisja przekazała projekt ponownego przedłożenia komisji, tam było parę błędów, które zostały poprawione 19 listopada 2014 roku. Było się drugie posiedzenie komisji. Komisja rekomendowała projekt miejscowego planu przestrzennego dla terenu Wisola do dalszej procedury. Projekt miejscowego planu zgodnie z ustawą o planowaniu gospodarki przestrzennej został przekazany do zaopiniowania przez instytucje wymienione w tej ustawie. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i zgodniej projekt wyższego planu został wyłożony do publicznego wglądu, a 21 października 2015 roku w siedzibie Dużego Urzędu odbyło się dyskusja nad planem. Dyskusji wzięło udział. Do tego planu można było składać również pisemnie wnioski do 23 listopada. Żadnych wniosków i uwag nie było. Czyli kolejnym krokiem jest przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej Mińsku. Proszę bardzo. Pan... Chciałbym tutaj podkreślić jedną sprawę. Cała ta procedura, która chwileczką pan przypomniał, została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem. Mieszkańcy mieli na to właściwie w dwóch etapach możliwość ingerencji w ten plan dyskusji, tak jak pan Jucha powiedział, rzeczywiście nie wziął, nikt nie wziął udziału. Pamiętam, jak dzisiaj siedzieliśmy sobie w trójkę, bo jeszcze był pan w czwórkę, bo byli jeszcze panowie, którzy plan przygotowywali. Również do tego 30 października
Nikt nie wniósł uwag. Pisemnie uważam więc, że plan jest wykonany w sposób właściwy, zgodnie ze sztuką. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z tym planem. Nikt nie wniósł żadnych uwag, więc pozostaje mi tylko prosić Państwa radnych o to, aby pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały i zmiany w planie, które tutaj są proponowane. Zresztą uważam, że każda zmiana, jaka by nie była robiona, byśmy tylko już zrobili dwie takie zmiany, chyba służy rozwojowi tej gminy, prawda? I myślę, że to nie podlega dyskusji, że jeśli ktoś na siebie taki trud bierze, żeby ten plan już zmienić, to nie po to, żeby go potem już naprawdę włożyć, tylko właśnie po to, żeby w jakiś sposób tą gminę móc dalej rozwijać, czego się cieszę ja i mam nadzieję również Państwo. Także raz jeszcze proszę o pozytywne zaopiniowanie tego planu, tej uchwały. Dziękuję, proszę. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę. Ja bym chciała przede wszystkim, żeby Pan Jucha przyniósł mapę, ponieważ to, co otrzymaliśmy, ja nawet przez lupę nie mogę tego przeczytać. Przyniósł mapę, taką, która jest duża i żeby nam wyjaśnił, bo ja nie jestem tym może przeciwna, ale przed głosowaniem chcę, żebyście Państwo mi pokazali te tereny, które są tutaj wypoczynkowe, turystyczne, rolnicze i całą symulację jakby tego. Więc proszę przynieść mapę i wtedy proszę mi pokazać, gdzie są określone tereny i jak to wygląda. Bo z tej mapy naprawdę trudno to przynieść. Nie, ale może byśmy zrobili, panie Jonatan, jeżeli mówisz, że chcemy głosowanie, da się to na ścianę rzucić, nie? Naprawdę, to nie można tego przeczytać. Ale ja nie robiłem dokumentów na komisję, tak? Także do mnie przecież pani nie ma. Ja nie mam do pana potencji, ja rozumiem, że to na komisję dostaliśmy tak. Nie, ja mam mapę w dużej wielkości, tak, którą mi dało się skserować, tak? Ale proszę przynieść nam tą mapę. Proszę bardzo, pan chciał dobrać głos. Ja raz jeszcze tylko powiem, co powiedziałem. Mieszkańcy na etapie jakby prac nad planem mieli dwa razy możliwość, żeby przyjść do urzędu, przysłać swoje wnioski i jak widzę, to pan przyskutować, a nie wiem, czy w tym momencie to nie jest już ustawa powiedzieć. Pani burmistrzu, przed uchwałą każdy radny jest, ma możliwość zapytania się. Tak, oczywiście. Ja tylko bardzo proszę, czy wszystko to, co przeczytałam, chcę, żeby Pan mi pokazał to na mapie i czy faktycznie jest to... I zadam wtedy pytanie Panu, bo z tej maszy, ja sądzę, co ja tylko nie umiem tu przeczytać, Boże, ja tylko nie umiem, wszyscy razem już proszę nie wiem, no. Ale też należy wziąć pod uwagę, że materiały były na tyle wcześniej wysłane, że w każdym momencie można było przyjść i zapoznać się z tym. Proszę Państwa, materiały dostaliśmy 22 grudnia, 23 piekłam ciasto, 24 było czynne, a dzisiaj jest poniedziałek. Oczywiście. No i jest problem, żeby przynieść mapę tutaj, no ja to nie mam. Nie problem. To może w takim układzie następnie no może przejdźmy do kolejnego punktu w tym czasie. No chyba minutę tam przyniesie mapę. Może 5 minut przerwy. No. Panie przewodniczący, propozycja. Zaczął tam 5 minut przerwał. Nie. Proszę Państwa,